Yo, ziomo i ziomówki, witam was w 53. odcinku z Króla Góry. Plan będzie taki sam jak zawsze, czyli wygrać. Ale lagi jak zwykle. Dzisiaj to już masakra. Na forum jak zwykle była afera o hitera, że za mocny, za mało mikstur traci. Niedługo RIP hitter. I co się trafiło? Widzę, że hełmy już porządnie na start. Mithrilowy plus 7, astralny plus 7. No, mithrilowa zbroja plus 6, znowu porządnie. Koralowa plus 2. Astralne trzewy plus 2 i perłowy pierścień plus 5. O, szczęście żałosne. Tutaj trzeba będzie coś zmienić. Zdolności. Karakol. Lubię karakol, więc dobrze. Podwójny drenaż również lubię. Psioniczny atak przyda się do dobijania. I tutaj problem, że tak właściwie to tylko psioniczny atak mamy do dobijania. Żadnych HP ataków, MP ataków. I czym mam dobijać? No nieładnie. I gemy tutaj to bez różnicy, bo i tak zawsze dokupuję gemy ataku. No jak to jak? Na szybkość plus atak. Jeszcze na foja zobaczmy. Na foja. Charge helm plus 1. Mithrilowa zbroja plus 6. Astralne trzewy plus 2. Perły pierścień plus 5. No, na woja sprawa jest gorzej. Obrona żałosna. Szczęście żałosne. Szybkość dobra. I demiki. To... Znów może ten topór wezmę? Chociaż ile żetonów, ile żetonów? 1400. Porządnie. Mikstury jest ok. Jeżeli szybko zakończę walki, to nie stracę za wiele mikstur. Lagi mam. I topór. Chociaż... Jest ryzyko gigantyczne. Z moim szczęściem.
Jeno miecz. Nie chcę ryzykować niepotrzebnie. Bo taktyka będzie taka sama jak na poprzednim królu. Czyli dobijamy na dublu. O, plus 4. I proszę bardzo, nie ma tutaj żadnych krytycznych ataków. Nawet ryzykownych nie ma. On się przemądrzał, że są. A gniewny atak to jest dla ryzykantów. Dobra, kupujemy toksynkę. Nie to. Jak zawsze źle klikam. O, precyzję mamy. Też może się przydać. Odbicie magiczne wywalamy, przeczekanie bierzemy. Kupię tutaj. Dwie regeny można, bo mam dużo kasy. W sensie żetonów. Nawet miksturę szybkości mogę, chociaż nie, jeszcze demo ataku przecież muszę kupić. Antidotum, dwie krople. Pięć chemików. Celność się przyda. Szybkość. I można by w sumie zrobić coś identycznego jak na poprzednim królu. Czyli full atak. Szybkość. I dobijamy na dublu. A dzięki precyzji powinniśmy trafić. Zaraz, trzeba mi dużo many. Tak. A czemu mi trzeba tyle many? Już tłumaczę. Toksynka. Bierze 40 many. Karakol. Bierze 25 many. Psioniczny atak. Bierze 22 many. A tutaj zwykle trzeba chyba będzie dwóch psionicznych ataków, żeby kogoś dobić. Natomiast nawoja. I tutaj będzie problem z maną.
Zdolności to samo. Tak, precyzja będzie przydatna. Nawet kropli nie musiałem kupować. HP moje to jakaś przesada. Wysoka podatność na drenaż i podwójny drenaż. I okrutne opary chyba też. Że to jest Nowoja, a Woj przecież nie ma takiej zdolności. Dobra, mój błąd. Ale na zatrucie już jest. Parłowy pierścień plus 5 z bonusem na atak. Czy zamieniać go na... Może jeszcze coś lepsze? Tarci hełm na pewno. No i przydałby się ten HP atak do dobijania. Bo na Woja mam problem, na Maga nie. Nie no, zrobię właśnie taką taktykę. Jeżeli to nie wypali, to kupię inne przedmioty. Czyli taktykę, jak najszybciej dobić. Bo z takim defem nie mogę długo walczyć. A dzięki precyzji powinienem trafić. Chociaż oczywiście mogę chybić na precyzji, co będzie żałosne, ale możliwe. Do Ksiunrzek. A ty kopiesz i kopiesz. Zamiast na króla przyjść. Odblokuję czat. Może ktoś będzie do mnie zarywał. Ha, ha, ha. Jeszcze weźmy sobie udział w zegarze. Czy tam raczej grze zegarza, bo dziwnie to brzmiało. Chyba już wiecie, na czym to polega. Jak zegar daje 2, to my dajemy 1. Jak zegar daje 1, to my dajemy 2. I tym oto sposobem wygrywamy i zgarniamy darmowe 10 żetonów. Więc warto przychodzić wcześniej na króla. Bo wtedy można wziąć udział w kilku losowaniach. Dlatego, że jedno jest co godzinę. Wejdziemy o 18. No to około 19 możemy z zegarem znowu, jeśli wtedy skończymy. Jaki trik by to wygrać? Bo ja za głupi jestem. Być hiterem i rozwalać.
Taki oto trik na wygrywanie. A co tu się na czacie dzieje? Jakieś obrażanie chyba. Aha, o zegar chodziło. Jak zegar 2, to dajesz 1, jak zegar 1, to dajesz 2. Dzięki, nie ma za co. Wystarczyło oglądać moje króle i by było jasne. Chociaż nie polecam oglądać. Jak jeden król trwa godzinę, a to już jest 53 odcinek, no tak średnio godzinę, no to ten, kto oglądał wszystkie od początku, to zmarnował 53 godziny. A za ten czas mógłby oglądać coś lepszego. Jakieś filmy? Naukowe, bez skojarzeń. Science fiction, fantasy, akcji. Jak kto lubi komedię, no to komedię. Jak kto woli horrory, no to horrory. To można nagrywać poza Królem Góry i Igrzysk Śmierci na YouTube. Aktualizacje. Popularne. Rzadko, no ale kiedyś są. No nie powinienem już z tego czatu nagrywać, bo to chyba nudne. Więc do zobaczenia w pierwszej rundzie. I wchodzimy do pierwszej rundy. Bo zaraz wejście się zamknie. Kasia i Blastoise dostali słabe uzbrojenie i narzekają. No co jest? Jaki lag? No. Bo już bym nie zdążył przez lag wejść. To by było żałosne. Ale na pewno nie zdążę kogoś zaatakować. Tylko gumowy kurak. Wojownik. Taktyka, jak pisałem, mamy szybko go dobić. Prawy. Połowo. Ok. Baryszyn miał się dzisiaj ze mną zmierzyć, kto jest lepszy. W tej rundzie nie wypaliło, ale może w kolejnej. Chyba, że odpadnę szybciej. Jedziemy. Karakol. I zaraz dobijamy go.
Bye bye. Walka błyskawiczna. Ale dobrze, że ta walka była taka krótka, bo te lagi to nie da się tak walczyć. Wcześniej nie pomyślałem, ale przecież mogę kupić ostrze Damoklesa. I wreszcie będzie jakaś nowość w odcinku. A z ostrzem Damoklesa niepotrzebne mi żadne HP ataki. Bo samo w sobie jest wystarczające do dobijania. ...250 żetonów. Czy będzie z plusem? Tak w ogóle to... ...może być... ...plus wylosowany w artefakcie? Bo nie wiem. Za mało ich kupowałem. Obrażenia ma słabsze, ale atak mocniejszy. W takim razie ulepszę je za żetony. Szesnaście. A to można na plus 3 od razu. 81. No i od razu lepiej. No teraz się bójcie jak walnę. Pomimo, że nie mam statystyk odpowiednich, za mało szczęścia i celności, ale mam precyzję na start i celem jest dobicie natychmiast, bez długiej walki. Wchodzimy do drugiej rundy. No. Zmieniłem przeglądarkę na Firefoxa w nadziei, że mi to coś pomoże, ale nic nie pomogło. Więc teraz bijemy patinie. Ech. Dertas. No, nie no, muszę wyłączyć nagrywanie. Złapałem Dertasa. A jego. I dobijamy.
Trzecia runda teraz. Balow już podskakuje. Koło bijemy. Balow zaatakował. No to musimy go rozwalić. Taką samą taktyką. Ale tutaj będzie problem, bo on ma miecz na plus. Gdyby nie miał miecza, to by nie było problemu. Ale może się uda. Dew mam beznadziejny, ale za to nadrabiam atakiem znacząco. Połowo. Wyniszczająca toksynka. I nie mam przyspieszenia. Podwójnego ruchu nie mam. Karakol, póki... I bijemy. Ile ja mu biję, jak mało. No nie dobiję go, niestety. Ale za to bije porządnie, normalnymi atakami, bez bariery jego. Toksyna, to ja muszę antidotum. Żmotnięcie to ja w takim razie osłonę. On sobie mobilkę, to ja w takim razie uleczę się dla bezpieczeństwa na full. Ryzykowny cios. Nie dobije mnie, nie ma szans. Nawet jeśli krytyk wejdzie. O, mam podwójny ruch. No nieźle. On sobie teraz pewnie nałoży barierę, niestety. Na 100% tak zrobi. Nie zrobił? No to... Ups, teraz ja mam problem taki, że mogę teraz chybić i... Chybić i po mnie. No tak myślałem. A to się uleczy. O, znowu grzmotnięcie. To ja w takim razie... Regenerację. On toksynkę, ale tylko wlazło zatrucie, bardzo korzystnie dla mnie. Kowny również chybił. Oj, Velov, coś dzisiaj twój plan nie działa. Osłona.
No i dobrze dla mnie, bo on już nie ma osłon, czyli mogę go łatwo dobić na dublu. Wystarczy tylko poczekać na koniec jego osłony. Teraz doładuję manę. Podwójny drenaż. Chociaż on chyba nie ma many. Ale to bez różnicy. Ja sobie nałożę precyzję. Teraz dam karakol. Odnówkę 2. On mnie ostro ciśnie krytykami. Toksynka. Karakol, żeby przyspieszyć dubla. No i teraz na precyzji raczej trafię. Papa. Duża złotka. Warsowie. Czyli ja Kamil. Liczył, że przegram. A tak w ogóle to mi wcześniej program przy nagrywaniu obciążał procesor na 99%. I musiałem go zrestartować. To nie była wina przeglądarek. Wina programu. Trzeba zmienić program. Co tam, Velo? Co ma być? Tak, tak, będzie pieczenie na forum, żeby mnie osłabić. Przecież ty jesteś słaby. Osłabić asasynkę, jest mocny. A dzisiaj dostałeś dobre zdolki. Akurat asa słabym nie nazwał. Będzie ten kadr nagrany? A nagrałem specjalnie, żeby było, jako dowód kozaczenia Velowa. I czwarta runda. Alwi się pyta, jak tam idzie? No, na razie idzie lepiej niż dobrze. A Scarlett pyta się, co kupić dziewczynie, która lubi grać na gitarze. W sumie to sam nie wiem. Bo on dostał pendrive'a. Teraz bijemy Derta znowu. Nie. Platynowy. Bijemy. Mac. Profil będzie taki sam, jak wcześniej na magów. Nic tutaj nie zmieniłem. Dokupiłem jedną miksturkę regeneracji, żeby była na zapas.
No, chyba go jadę. Ale to się jeszcze okaże. On mi przeczekanie, ale to mu za wiele nie da, jedynie opóźni jego zgon, no chyba że mu się uda. Ale ja tego nie przyjmuję do wiadomości. O, on ma już podwójny ruch. To ja w takim razie toksynkę. Akurat znalazło mu zatrucie. Zaraz nie będzie miał bariery. No i idealnie. I teraz karakol. No nie, nie mam podwójnego ruchu. No nie, źle się. On się przygotował specjalnie na mnie, tak mi się wydaje. Jaki cios, czyżby... No nie. No kurde, odbicie. Tego nie było w planie. Tego się nie spodziewałem. Ok, wchodzimy do piątej rundy. Teraz jestem w sektorze przegranych. I zostało mi tylko jedno życie. Kogo teraz bijemy? Ksani. Leonardo zaatakował. On może podobnie specjalnie coś przygotować, więc... Wziąłem taki oto profil. Maksimum szybkości. Bo wiem, że on ma bardzo dużo i będzie problem go... No nie no, Discord. I znowu przeczekanie. Jaki pech dla mnie. Na niego runka. I zaraz toksynę. Karakul. Nic mi to nie dało. Przeczkanie.
Jak on mi przeczekanie, to ja jemu również. Odnówka. I teraz może lepiej podwójny drenaż. O tak, wessało. Karakol. O. Idzie dobrze. Precyzja. I chyba dobijamy. No tak, to już koniec dla niego. Ale dobrze walczył. Bo to było dużo fajniejsze niż tylko odbicie i papa, koniec walki. Żałosne. I szósta runda. Dokupiłem jeden eliksir i miksturę szybkości. A żetonów jeszcze trochę zostało. Mikstur dużo. Jedynie życie jedno. Więc teraz może bijmy kogoś słabszego. Spectatora. Ten sam wariant. Jak najszybciej dobić i uważać na odbicie. Roberciak, nagrywać? Nagrywam. I znowu przeczekanie. Czy każdy musi mieć tę zdolność? I teraz toksynkę od razu. No niestety nie wlazło. Spowolnienie. Jest jeszcze jedna toksynka. Teraz mikstura szybkości. I mobilka. I czy dam radę dobić?
No i dałem. Gdybym chybił, to by było po mnie. Teraz sobie kupię jeszcze raz miksturę szybkości, bo przydała się. I dodatkowo dwie runy magii. Czy wygrywa, mam tylko jedno życie. Ale mogę wygrać. Scarlet Blue, dzięki za kibicowanie. Siódma runda. Już niewielu graczy zostało. Uzbrojenie bez zmian. Kogo tu bijemy? Velova, bo tylko on został. To samo uzbrojenie, które było wcześniej. Szczęścia mam bardzo mało. To jest mój jedyny problem. No i defów mało, ale nadrabiam obrażeniami. Co by tutaj zrobić? No, bijemy chyba. On od razu z toksyny. Wlazło tylko zatrucie. Czyli za drugim razem pewnie wejdzie spowolnienie. No, taka matematyka. Skoro raz chybiło, to potem prawdopodobieństwo jest większe, że wejdzie. Podwójny drenaż. Toksyna. I mam podwójny ruch. On założył więcej HP. I koniec walki. No, i to była łatwa walka. Graciozaur. Czy nagrywam? Tak, nagrywam. Blitz przegrał i został Your Nightmare, czyli ostatni przeciwnik, z którym będę walczył w finale, więc zużyję już wszystkie żetony.
Ulepszę sobie trzewiki. Oby nie wlazło w uniki. Szczęście, przyda się. I tutaj czarcia zbroja. Oby nie wlazło w obronę. Okej, może być. ...126 szczęścia. Od razu nieco lepiej. Chociaż nadal nie jest to zbyt dużo. A co do mikstur? To wszystkie. W tym eliksir, mobilki, regeny, szybkość. 9 żetonów w zapasie. Które już nie ma na co wydać nawet. Antidotum. Ile zyskałem na królu? No dużo dosyć. Tak, bardzo dużo. Zamknę już może te czaty. Wchodzimy do 8 rundy, czyli finałowej. Statystyki te same co były, czyli Kiter. Uzbrojenie to samo. Jedynie ulepszyłem czarczą zbroję i astralne trzewiki. Zdolności te same, gemy te same. Nie wiem, co on będzie chciał wykombinować, pewnie na odbicie. Dzięki. Bijemy. Nie ma na co czekać. Pozdrowić pozdrowię, jeśli wygram. I grać w Lola gram. Od razu toksynę. I wlazło spowolnienie. A nie, on ma barierę, nie zauważyłem. To ja mam psioniczny atak. I koniec. I teraz mogę pozdrowić. Więc pozdrawiam wszystkich widzów. Zwycięzca 35. edycji. Okej, okay, a pojedyncze osoby. Kto chce pozdrowienia? Pozdrawiam. Scarlet Blue na pewno chce, bo chciał wcześniej. Strażnik. Devastator. Leon Full. Rino Zoteha, bardzo trudny nick. Rino Zote Konakon.
Jest dobra, pozdrawiam. Rino Zote Konakon. Piesu. Roberciak. Dorek. Alwi również kibicowała wcześniej. Blastoise i Kasia, te bydlaki mi nie kibicowały. Nie pozdrawiam. Nadine. Nadine. Dzięki. Fatal również, chociaż i tak tego nie obejrzy. Dziodziek. Kogo zapomniałem jeszcze? To pora wychodzić. Czemu nie odpisywałem? A na co? A okej, to nie było do mnie. Ja Kamil nie pozdrawiam, zdrajca, i zresztą chciał, żebym przegrał. A jeśli teraz zmienił strony, no to bez sensu. Zmienił tylko dlatego, że wygrałem. Taki tok myślenia. Trzymanie z tymi, którzy wygrywali ją. Tutaj piwo piją. 600 tysięcy. Siedemdziesiąt żetonów, 10 MF. Dobra, wychodzę. I już mogę się założyć, że... No to Nikodem jeszcze. Nikodem. Mogę się założyć, że na forum będzie znowu afera o hitera. Czyli o mnie. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. I do zobaczenia w kolejnym.
Hajowski odignorował mnie tylko dlatego, że wygrałem. Tak jak mówiłem, tok myślenia, trzymania tymi, co wygrywają. No, możesz tak zrobić.